Halo, czyli witajcie widzowie. Teraz w kolejnym odcinku z naszej kochanej serii Backpack Battles, czyli serii z psaczków. Dzisiaj gram za naszą znienawidzoną panią Reaper. I... okej, okay. Zobaczmy co ona nam przyniesie. Ja tu mam pomysł na builda, to prawda. Bo przy tym sobie grałem Unrankeda właśnie na niej. I zrobiłem ciekawego builda, ale nie miałem po prostu dobrej broni. I... No nie wiem. Moim pomysłem na builda było zrobienie po prostu... mnóstwo... armora, tak? I to mi się udało zrobić. Zrobiłem mnóstwo armora. Miałem... miałem tego jednego moon shielda, miałem dwa moon armory. Miałem dwa... te stone armory, nie? No i miałem tam 500 właśnie armora oczywiście. Już nie miałem dobrej broni. No i po prostu... mało biłem. Więc myślałem, że po prostu jakbym wziął jakąś różdżkę, która... bo ja miałem ogólnie 85 many pod koniec. Jakbym wziął jakąś różdżkę, co bierze many. Dużo many. To bym mógł rozwalać! A więc tak też zrobimy. Na razie patelnia, później to zamienimy miejscami. Może zejść tego manarba, znaczy manarba, tą różdżkę. To potrzebujemy manarba i właśnie bruma. Myślałem, że przejął tym ziołkiem, nie naprawdę. No okej, okay, no to dawaj mi to. Zamieniamy to, sprzedajemy. Jagódka. Jest git, lecimy dalej, o. Proszę. Tarcza jest git. Nie wiem, płomień. Kolejna jagódka, to jest cebulka. I zobaczmy z czym to się je. Wiedziałem, jak ma dwa miecze, więc on mnie na pewno rozwali. No nie mam prawie nic, no. Teraz ja sądzę, że mógł się leczyć jedzenie, nie? I nakładać trutę. Okej. Okay. Nieważne. Przepowiedziałem przyszłość, co? No. Ile tutaj jest jedzenia? Dobra, daj mi sloty. O, no są sloty. Jest piggy. Piggy bank. No ty będziesz fajny, no, na te trzy rzeczy się odpalać. Okej. Okay. Ziomek ma tutaj, widzę, już jedną mu patę, patelnię ma. No, no. Też bym miał umierać? Chyba tak, no. Ewentualnie trutę go dobiję. Okej, okay, na razie naszą panią Reaper dobrze idzie. Na razie oczywiście mówię. No, za chwilę pewnie to się zmieni i będzie rozwalanie po prostu z każdej strony. O, węgielek. Ja go mogę podpalić? O, właśnie, właśnie. Dobra, to dawaj mi burning coala zrobimy. Dasz mi go tutaj. Będę nam tu i łapał, zbierał. Ten ciul, co robił. No, będę nam po prostu tutaj hita generował, tak? Płomienie. Przyspieszenie będę generował, o. Brettl Peters. Peters. Teraz ten Peter Griffin. To ten ziomek z Fortnite. Dobra. Ja wiem, że to może niektórych wkurzać. Nie. Takie mówienia. To ten ziomek z Fortnite? Yo. O, dobra. No i picobello, wszystko jest na swoim miejscu. Przy to świnka jest też tam, gdzie powinna być. Armor jest, ale nie będzie wsadzić, chyba że tutaj. Po prostu armor, tutaj prosie i tam to, nie? Mam cztery płomienie. No to generuje mi cztery, więc jakby to jest za te wszystkie cztery. Nic nie jest źle. Wiem, jak już ma już kosę?
czwartej rundzie, czy w piątej? Dejom. To nieźle, ziomek dostaje nic nie ma oprócz kosy. No i tego mnie czeka, Hirosorda. Na to tylko kosę tyle bije. W piątej rundzie ziomek miał kosę. God damn. To się bo nazywała głupi fart, albo po prostu fart. Co tutaj ziomek właśnie zrobił? A ja co? Ja mam na orła, nie mogę dostać i tak mi się dobrze to żyje. Więc sprzedajmy tutaj to wszystko i zrobimy już pierwszy Stone Armor. Tak. No dobra. Zrobimy tutaj Stone Armora, proszę bardzo cię, kolego mój. Dziękuję. Traci 5, traci 5, nie? Dobra, to łatwiutko. Ja bierze ten armor, tam tą staminę bierze, tak? No ale jak ja mam różkę, co bierze, kurde, staminy 0,8, to co to będzie, no? 20% więcej. Ej, dobra, już myślałem, że mnie rozwalisz. Jest kosa podtrute. A ja mam potkę pod tutaj moją broń, której nie potrafię dostać. Dobra, tutaj zrobimy tak i tak. To zarezerwujmy. I kurde, Glowing Crown za szóstkę. Red Hot Chili Pepper. Przez git. Tak, ja bym mógł prosić, nie wiem, od Mana Orba. Nie. Okej. Okay. To kupiłem Glowing Crown'a tutaj i idziemy szukać dalej. Nie, że jak pod kamienie tu leci, no. Pod zbijaniem pancerza. Powaliło ci, typie. Jesteś chory czy chory? Chory na łeb jesteś, naprawdę chory na łeb. On jeszcze sobie usuwa trutę, nie? To ja nie mam go zabić. Chyba, że... Ja... Bo, dupa nie teraz. No i co, Mr. Struggles? Skoro lecę pod Fatik. Okej. A ja bym chciał Mana Orba. Jest Mana Orb. Jest Phoenix. Nie, ale Face byłby śmieszny, co? Aż bym go kupił, naprawdę. Phoenix byłby naprawdę śmieszny. O, ziomek z odrodzenia, no właśnie. A propos Phoenixa. No. A więc to tak. No, ja mam nadzieję, że go rozwalę, nie? Proszę. Się już odrodził, co nie? 13 tego fatigu. Dobra. Uff. Jak to się mówi, uff. Nawet blisko nie było, tak? Nawet blisko nie było. Dobra, no priorytetem myślę, że to będzie różdżka, a nie coś innego, no. To jest różdżka priorytetem. No i kupiłbym tego tutaj naszego pana przystojniaka, no. Chciałem powiedzieć. Nawet bym zrobił to tak. Ahaha. Czego się śmiesz? Nie wiem, jestem debilem. No dobra, no. Co tutaj dalej, no? Mogę co najmniej jagódkę sprzedać. Nie, no żartuję, jagódki nie sprzedam. Jezu, uważaj, że potrzebujesz jak tylu mana orbów. Na tego shielda byś pytał, bo na ten armor po prostu. Bo on tam daje ci manę i tam coś tam jeszcze chyba robi. Chyba klinuje cię z debuffów. Obstawiam. Bo daje ci buffa. Albo reflektuje. O, to też jest szansa. Nine wave. Dawaj, rozwal go, proszę cię. No, dajesz, dobrze.
Jezu, ale dobrze mi idzie tą panią Reaper dzisiaj, co? Tak, zawsze jest taka... Wiadomo co z grzybnią. A teraz, kurde, dzisiaj taka fajna tutaj kulturka. Kulturka podejście. Kulturalne podejście, no. Jeszcze jak? Draconic Orb. No to jesteś fajny. No, no, ty tu będziesz z świetnym ziomkiem. Przydatnym, to na pewno. A tutaj gdzieś jagódkę se wcisnę. No i to bym chciał kupić, nie? Te dwie rzeczy. Przecież Feniks tak mi tu przecież zrobi robotę, jak będę ją... Ja mam, to są 6 hita, nie? I 7, i te teraz mi rośnie. Ja wykorzystuję hitę na coś? Nie, to jak po prostu musimy kraść hita. Ty kradniesz, nie? Buffy, znaczy usuwasz się z ziomkowe buffy. Czy ja po prostu hita... On mnie musi hita kraść, ten ziom, że teraz był. Jakimś sposobem musimy go ukraść. W ilościach dużych. No dobra, no. Ja też statów nie mam aktualnie. Ja bardzo bym tak. Bang, bang, bang. Aha, w sumie z różnicą jak to ustawia. Tutaj. No, dobra, teraz sloty, nie? Sloty, sloty, sloty i jeszcze raz sloty. Czy ziomek to będzie mi usuwał jakieś buffy? Czy ja, je po prostu używam? Nie, ja cały czas zostaję. Dostaję cały czas tutaj hita, więc jest dobrze. Świetnie. Dawaj mi teraz, o właśnie, to chciałem zobaczyć. Bang. Bang, bang. No. I kurden klasyn. Kurden klasyn odcinek, mi się wydaje. Na razie tu się święci. O. No i klasa. Sloty by się przydały, to na pewno. Sloty, ty też jest git. Mi się wydaje. Tutaj ja cię mógłbym wsadzić, co? Miss Fortune. Dziwny ten jakby odcinek będzie, tak? Bo co ja tu mam? Ja tu mam tak. Pacynki, jedzenie, mega. Nakładanie truty. Hit. Znaczy mam mnóstwo wspomnieni. Armor. Brakło tutaj, nie wiem, jeszcze jakiejś generacji po prostu. Max HP czy coś. A tutaj już niestety umrę, bo tutaj ziomek dużo obrażeń bije. Ale było giga blisko. Mega giga blisko. Coś takiego. No. Dobra, bym to gdzieś ustawił tutaj. Na pewno tutaj Miss Fortune. Tutaj ten Glowing Crown nasz. Wodka by się lepsze przydała, co? To właśnie jest Stone Potion. Manor też jest git. To też jest dobre. To też. No wszystko bym sądził, wszystko. This tutinko. Misany raz. Kurde, ale zjadłem sobie z kebaba, no. Jak jest wasz ulubiony kebab, nie? Tak, jest... Prawie, że 15 minuta odcinka, ja się pytam, jak jest ulubiony kebab. No, bo bym w sumie zjadł kebaba. Tak, no, ojeju, 100 HP mi zadał. Chyba ja tu umieram. Zjadłbym kebaba, nie powiem, że nie. Kebab jest dobry. Kto w sumie... Kto w Polsce nie lubi kebabów, no? Ewentualnie... Kobiety mogą nie lubić kebabów. Ale nie zawsze tak jest.
Znajdą się jednak kobiety, co lubią mieć kebaby ze swoimi chłopakami. Więc... O. No tu na świnie niestety będzie. Uważam, że zrobił to tak. Cyk, cyk. A świna się zostawił. I mana będzie mi fajnie generował manę. No... Bo kurde jednak... Kebab łączy ludzi, kebab bawi ludzi. Kebab jest na smutek. Na wściekłość. Na głód. A ludzie mówią, że to z gr- że... Że niby kebab jest z... Turcji, nie? Że to jest... Tureckie jedzenie, ale... Podobno... One... To jedzenie powstało pierwszy raz w... Grecji. Że podobno kebab jest grecki. Ja miałem wytyfy, jak to takie... Jak to pierwsze usłyszałem, takie... Jak to kurde, grecki, kebab grecki? Nie powiedziałbym, przynajmniej tam... Czy wiesz, wszystko tak... Jedzą zdrowo, nie? Tak mi się zawsze kojarzyło z Grecją, że oni tam zdrowo jedzą. No jak kebab, no? Nie pasuje do Grecji, totalnie. Co się okazuje? Podobno pierwszy kebab był grecki i... Nie kłamali. Dobra, bym kupił tutaj tego... Stamina Saka. I będę to tutaj totalnie inaczej ustawił. Om. Oj, ty. Gdzie lecisz, wariacie? No, jest chyba git. Banana nie potrzebuję na razie. Nasze jest git. Manor. No, na wszelki wypadek manalba zarezerwuję. I ananasa. To nie chcę manalba. Jezu, muszę raz wygrać. Teraz muszę wygrać. Nie wiem, czy wygram. Ripsoblade i fancy grapier. Grać pod Ripsoblade'a w ogóle. A się w ogóle grać pod Ripsoblade'a? Ja mnie zastanawia. No jest, nałóż mu tyle truty, żeby się zesrał. No. No i klasa. Kurde, zrobiliście mi smaka na kebaba, nie? Tak, ja tego nienawidzę. Myśleć o kebabie. Bo robi się głodny. A tak automatycznie robi się głodny, nie? Więc... Zmy kto nie? Kto tak nie miał? To, że prosił kebab i miał takie... Ale bym zjadł kebaba. Teraz co moje rodzice muszą na to reagować, jak mówiła o kebabie. Jezu, ale nasz syn jest upośledzony. No co, nie? No... No tak! Jest, i to bardzo. Ale co z tego? To źle, że jest upośledzony? Tak. Tak bym powiedział. Tak bym był ojcem. Tak. Jest coś do sprzedania, bo chcecie bym kupił teraz. O, w sumie teraz, sprzedam tego płomienia, zrobimy... O tak... O i co? No i gówno. Nic to teraz nie zrobię, no i... Nieważne. O, jednak... Nieważne, zrobiłem to. Proszę. O, jak ładnie. Jak tutaj ładnie. No. Dobra. Jest tylko jedna potka, więc to tutaj będzie ten Shield of Valor, tak ładnie ustawiony. Poteczka zadaje, no, gdzieś tam wsadzi tą potkę. I zobaczmy, ziemia co ma normalny build i ja co mam... Gówna nie build. Zobaczmy, jak to tutaj jest. Fancy Fancy Grapier w ogóle ziemniaczek ma. Spike'ów... Okej, ja to wygram. Ja już to wiem. Trzymam odrodzenie. Drugie odrodzenie. Nie, to już za dużo. To już nawet na mnie za dużo. Poteczka, no i tutaj tak. Tin. My tak.
mucha mi tu lata koło nosa. Że na świecie nie zdzielił mucha. Jeżeli żyła. No i w sumie to tyle. To jeszcze cała, że można zarezerwować i lecimy. Dwie rundy. Czyli muszę tą wyrazić następną. I jestem gigaczadem. O, że jest podwójnym odrodzeniem. Klasyka. Jest jak mu HP w ogóle nie schodzi, nie? On już mi usyła pewnie hita. A już go mało mam. Nałoży mi minus otruty. No w sumie panda ma nie ma. No i... zbiłem. Odwróciłem się tu grongami. Jak ryba. Dobra, sloty są. Nie, ta mana po prostu może tu być. To bym tutaj przestawił. O, to bym zrobił tak. No i ten Pestilence Flask by się przydał, co? Zatem musimy tutaj tak postawić, o. I sloty. 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 No są sloty, a co z nich zrobię? Nie kupię ich. Kupić ich nie kupię. Muszę niestety tutaj przestawić to wszystko. To było głupie, co ja zrobiłem, co? A może nie? Co wy tu robicie? Halo? Oni się... przepadnie, oni tam się... robią. To było... złe. To się teraz wiedziałem. Czemu oni się tam... Ten tego robili, nie wiem jak tam w sobie mówić na YouTubie. Wiem, że to są cenzury i wszystko inne, ale chyba wiecie o co chodzi, tak? Robili... tworzyli życie na nowo. Odradzali się. Czy coś. Okej, okay, przebiłem go pancerzem. I cały czas mi ten pancerz rośnie z tego co widzę, tak? Czy nie? Nie, spada, ale... na pewno mniej niż mu. No dobra, czy jest ten przeciwnik taki się trafił. Którego pokonam oczywiście, że on staminy nie ma. W sumie mam shield do Valor. On nie ma shielda. Mam odrodzenie. Klasa! 23 minuty, no nieźle. Plus 12, klękajcie narody, co tu się stało? Ojej, Juniu. Czyżbym teraz wyrównał do wszystkich? No, prawie. Dobra, krótki odcinek, ale myślę, że jest git odcinek, no. Więc wam, kochani widzowie, dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że byliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i komentarz. No i co? Słyszymy się jutro. Jeszcze raz dziękuję wam i do następnego. Dziana!